To jest podcast wydawnictwa Mac Edukacja zatytułowany Kącik tematyczny. A prowadzą go Wiktoria Kowalska i Maciej Ciechomski. Zapraszamy! Witamy w drugim odcinku naszego Kącika tematycznego. Dzisiaj temat poważny, momentami smutny, przejmujący, bo będziemy rozmawiać o... Przemijaniu, o umieraniu, o odchodzeniu. A właściwie będziemy rozmawiać o tym, jak rozmawiać o tych tematach z dziećmi. Dlaczego warto rozmawiać, czego unikać w takich rozmowach, jak podejść do tego tematu, żeby przygotować dzieci na różne sytuacje, wyrabiać w nich pewne zasoby, które pomogą radzić sobie z różnymi stratami. Ale też porozmawiamy o tym, jak może wyglądać interwencja w przypadku dziecka, które już tą stratę poniosło? Czy wiek przedszkolny to dobry moment w ogóle, żeby rozmawiać z dziećmi o śmierci? Może to jest jeszcze za wcześnie i może warto je przed tym chronić i nie mówić różnych rzeczy często? Rodzice przychodzą z takimi pytaniami, właśnie od których zacząłem: czy rozmawiać, czy nie rozmawiać, czy unikać tego tematu, czy chronić dziecko, czy w ogóle zrobić jakąś tajemnicę, nie dotykać tego, tego tematu? Ja myślę, że powinniśmy spojrzeć na ten temat z innej strony. To znaczy, jeśli przyjmiemy, że śmierć jest częścią życia, no a dzieci są pełne życia i chcą to życie poznawać z każdej strony. No, to jest to temat, o którym też powinniśmy z nimi rozmawiać. A jako, że wszystkiego, co najważniejsze, uczymy się w przedszkolu, to jest to też dobre miejsce i dobry czas w życiu, żeby rozmawiać też o śmierci. W dodatku powiem z perspektywy takiej po prostu rozwoju, psychologii rozwojowej, że wiek między nie wiem, czwartym a szóstym rokiem życia dziecka, to jest taki moment, gdzie dziecko nabywa pewnych. Kompetencji, w ogóle zasobów też poznawczych do postrzegania czasu, postrzegania przemijania. Zaczyna zauważać też, że kruchość życia, kruchość zdrowia, przemijanie, odchodzenie to nie są pojęcia ostre dla dziecka, zrozumiałe, ale one zaczynają już funkcjonować w tej przestrzeni. No i dzieci też często wyrażają to. Tak? Bo pojawiały się różne tematyka śmierci w zabawach, w pracach plastycznych. To nie tylko zabawy, zabijanie, ale też rysunki przedstawiające właśnie śmierć, niekoniecznie związane z przemocą. No, ale na przykład z rysowaniem, nie wiem, mamy w grobie, jako laurki. Tak, mieliśmy taką sytuację i faktycznie o tej anegdocie myślę, że powiemy później, wrócimy do niej jeszcze, ale poruszyłeś ważną rzecz. Kto boi się rozmawiać o śmierci? Dorośli. To nie dzieci boją się rozmawiać o, na tematy związane z przemijaniem, tylko właśnie dorośli. W nas śmierć budzi lęk. Mamy zupełnie inną perspektywę i zupełnie inny sposób postrzegania śmierci niż dzieci. No właśnie, ale jak dzieci patrzą, w ogóle na śmierć, czym ona jest dla nich. Ja bym jeszcze wrócił do tego co mówisz, bo to bardzo ważne, że te obawy często są naszymi obawami. I y, jak się przyjrzymy bliżej temu czego się obawia dorosły, to obawia się właśnie tego, że przeciąży dziecko pewnymi informacjami, których dziecko nie będzie w stanie zmieścić, y, będą one destrukcyjne dla dziecka, tak? Ale y, jeżeli Przyjmiemy taką perspektywę dziecka, co dla dziecka jest w tym interesujące. W ogóle ten temat jest nowy, chciałoby się dowiedzieć, potrzebuje informacji. Ten temat już jest obecny w świadomości dziecka. No to po prostu zaspokajamy ciekawość, wiedzę i mamy szansę wesprzeć rozwój dziecka w tym, w tym obszarze, i nie przeciążymy go, o ile dostosujemy ten komunikat. Do potrzeb i możliwości dziecka. No to też spójrzmy sobie już tak rozwojowo, jak śmierć odbiera dziecko do czwartego roku życia i od piątego wzwyż. Co w tej perspektywie postrzegania śmierci się zmienia? Dziecko do czwartego roku życia nie ma wyrobionego pojęcia nieodwracalności. Dla niego wszystkie rzeczy ostateczne da się przywrócić, odczarować. Coś, co znika, zaraz się może pojawić. Ktoś, kto nie żyje, zaraz do nas wróci. I jakby zupełnie inaczej powinniśmy kierować rozmowę z dzieckiem małym, dwóch, trzy, czteroletnim, a zupełnie inaczej z pięcio-, sześciolatkiem które to pojęcie nieodwracalności już o niego zaczyna funkcjonować. W ogóle pojęcie śmierci. Nie tylko pojęcie czasu, ale też pojęcie właśnie śmierci, odchodzenia jest pojęciem abstrakcyjnym, co też nie jest dla dzieci łatwe, o ile w ogóle jest osiągalne w tym wieku. Dla dzieci najłatwiejsze są operacje na konkretach i na tym, co się dzieje tu i teraz. Dużo ciężej jest się posługiwać pojęciami abstrakcyjnymi i na to, żeby w pełni nimi operować, trzeba jeszcze poczekać parę lat. To się nie dzieje w przedszkolu. Więc e, idąc za tym, co mówisz, z dzieckiem pięcio-sześcioletnim, jeśli dostaniemy pytanie, co to jest śmierć, na czym ona polega, nie powinniśmy uciekać w metaforę. E, czyli nie powinniśmy mówić o tym, że e, no, ktoś odszedł do aniołków. Oczywiście, no, jakby ta retoryka, rozumiem, że w sytuacjach trudnych, gdzie sami przeżywamy żałobę, jest czasami bezpieczniejsza dla nas. My się chronimy sami jako dorośli e, taką definicją. Natomiast nie powinniśmy mówić o tym, że ktoś zasnął na wieki, na przykład. Dlaczego? Dlatego, że w prostej linii u dziecka może to wywołać lęk przed zasypianiem, bo ono też będzie myślało, że zaśnie na wieki, że ktoś odszedł. To kiedy wróci? Gdzie odszedł? Dokąd odszedł? Co to znaczy być w niebie, na przykład, tak? jeśli odwołujemy się tutaj do jakichś wątków religijnych? Powinniśmy skupiać się na konkretach. Dziecko, jeśli dostanie informację, że śmierć to jest sytuacja, kiedy ktoś albo coś, co żyje, człowiek, zwierzę, przestaje oddychać, jego ciało przestaje funkcjonować. No, po prostu nie jest w stanie dalej żyć i jest to proces nieodwracalny. Czyli krótko? E, krótko, prosto konkretnie, i na temat. Obrazowo. Co więcej, powinniśmy odpowiadać na pytania dzieci. Czyli, jakby idąc tą definicją, możemy czekać na kolejne pytania dziecka i po prostu krótko, i na temat odpowiadać na jego pytania? No właśnie, to jest dobra strategia i bezpieczna. Jeżeli mamy taką obawę, że poruszymy jakiś temat zbyt głęboko, nieadekwatnie do potrzeb dziecka, to może lepiej jest. Pozwolić dziecku zadawać pytania. Możemy tutaj wprowadzić jakąś formę, nie wiem, literatury, bajki e, albo opowiadania. Tutaj jest duży wybór różnych y, produktów na rynku, które Mogą być bardzo pomocne i tak się zaciekawić, co dzieci potrzebują i o co się będą, o co się będą pytać. No tutaj mówimy o takim wątku profilaktyki, czyli przygotowania na dziecka na to, że ta śmierć może się wokół niego w jego życiu pojawić. Ja myślę, że w ogóle takiej profilaktyki szeroko pojętej, że o różnych problemach i różnych tematach związanych z życiem, także trudnych, rozmawia się. To jest temat do rozmowy. Bo to brzmi bardzo tak miękko, ale jest niezwykle potrzebne, bo jeżeli dziecko czuje, że te tematy są gdzieś w przestrzeni, w ogóle rozmawiamy o nich, poruszamy, nie unikamy, dorośli też są otwarci na, na rozmowy, na słuchanie dzieci, to oczywiście nikogo nie przygotujemy na stratę, ani dziecka, ani dorosłego, a już szczególnie na śmierć, nie wiem, czy to jakiegoś zwierzątka w domu, czy kogoś bliskiego z rodziny, czy z dalszej rodziny, no nie unikniemy i nie ochronimy dzieci przed tym, ale przygotujemy je na to, że o takich tematach możemy rozmawiać i możemy wspólnie sobie z taką sytuacją radzić. To jest bardzo dobry trop, on jest zdrowy, bo no też dziecko ma Mechanizmy pozwalające radzić sobie z różnymi stratami. Każdy z nas ma, tylko że robimy to wspólnie. No właśnie, a co możemy zrobić w sytuacji, kiedy mamy w przedszkolu, mamy w grupie przedszkolnej dziecko? Które no, już ten moment się zdarzył, to dziecko jest w żałobie. To może być żałoba, tak jak powiedzieliśmy, po bliskiej osobie, po kimś z rodziny, może być to żałoba po ukochanym zwierzątku, które odeszło, tak. E no przede wszystkim warto ustalić wspólną retorykę z rodzicami, to znaczy posłuchać, zapytać rodziców, jak przekazali dziecku tą informację. Po to, żeby nie zakłamywać rzeczywistości, nie powodować takiej mm, rozszczepienia na to, co dziecko słyszy w domu, a co słyszy w przedszkolu. I warto do tej retoryki gdzieś się odwołać. Jeśli to dotyczy rodziny, Bliskiej osoby i w żałobie jest cała rodzina przecież. Dorośli też na swój sposób, często bardzo intensywne, przeżywają te trudne emocje. Ciężko im przefiltrować to, skupiają się na sobie, a nie na dziecku w tej sytuacji. Być może rodzice tu będą potrzebowali wsparcia, czy też wiedzy, albo pomocy w tym, jak się przygotować do rozmowy z dzieckiem, albo jak mówisz o uwspólnieniu, to. Można wspólnie usiąść i nawet korzystając z materiałów dostępnych nie wiem, w internecie, takie wskazówki wspólne sobie zebrać i ustalić podobny, podobny front, bo o tym temacie warto rozmawiać i warto się do tego przygotować. Ale pamiętajmy o jeszcze jednej ważnej rzeczy w tej sytuacji. My podchodzimy mimo wszystko, jako osoba no, nie bezpośrednio związana z tą żałobą, z dystansem do sprawy, bez zbędnych emocji. My mamy przestrzeń i mamy miejsce na to, żeby wysłuchać dziecka, żeby ono mogło zadać nam pytania. Dzieci wręcz to takie mamy doświadczenia też z, z naszej praktyki, że dzieci dążą do tego, żeby z kimś na ten temat porozmawiać. Bardzo często rodziny przeżywają żałobę tak, że jest to temat tabu w domu. Wszyscy płaczą po kątach. Ale nikt na ten temat otwarcie nie rozmawia. Dziecko ma olbrzymią potrzebę zadania pewnych pytań, ale widzi, że te pytania powodują ogromny ból u rodziców, więc wycofuje się, zamyka się w sobie. Może się wycofać, próbując chronić rodziców, widząc już ich cierpienie i starać się, może nie dorzucać różnych rzeczy, ale samo też może być pogubione w tym i po prostu nie ma takiego, od czego zaczęliśmy, ani pojęć, ani nazw. Ani języka do opisania tego, co się stało, tak na rozum. E, I może też nie mieć przestrzeni i możliwości, i po prostu takich narzędzi, sposobów na poradzenie sobie z tym emocjonalnie. Pamiętam taką jedną sytuację, kiedy mieliśmy pięcioletniego chłopca, który no, w dość dramatycznych okolicznościach stracił nastoletniego brata. E, I znowu no, w domu. E, nie chcę oceniać, bo każdy przeżywa to po prostu inaczej. Natomiast no, rodzina słabo poradziła sobie z tą sytuacją. On był najmłodszy w rodzinie. E, też stracił brata, tak? Też stracił ważną osobę. Nikt z nim o tym właściwie nie rozmawiał. Jeśli już rozmawiał, to w bardzo infantylny sposób, taki no, sprowadzający to do. E, no, jakieś bajki, tak? Troszkę, troszkę takich niewytłumaczalnych rzeczy. Ten chłopiec zaczął u nas, no, chodził cały czas do przedszkola, zaczął dostawać różnych napadów histerii, tak? Ciężko mu się dziwić, no, bo ładunek emocjonalny, jaki dostawał w domu, jaki dostawał w związku z tą sytuacją, bagaż emocjonalny, który niósł sam, w związku z poniesioną stratą, był gigantyczny. No i znowu, nam udało się w pewnym momencie, przy jakichś rysunkach, porozmawiać z nim na ten temat. Dokładnie nawet ja osobiście prowadziłam tą rozmowę. Nie była to dla mnie łatwa rozmowa, więc wiem, że dla każdego nauczyciela to też jest no, duża odpowiedzialność, że zaczynamy poruszać taki temat. Ale zaczęłam go po prostu pytać o wspomnienia związane z bratem, ulubione zabawy. E, o to e, wręcz zapytałam, czy będzie mu tego brata brakowało. I to było takie pytanie przełamujące, gdzie ten chłopiec się rozpłakał, zaczął mówić. Zaczął mówić, że będzie bardzo tęsknił za tym bratem. Wypracowaliśmy wspólne sposoby i wątki na to, jak na przykład może tego brata wspominać, jakie ulubione, w jakie ulubione zabawy może się bawić, które wcześniej robił z bratem, z innymi członkami rodziny. To były takie bardzo proste e, wskazówki, co to dziecko może konkretnego zrobić, żeby. No, poradzić sobie emocjonalnie z tą sytuacją. Co więcej, ponazywaliśmy emocje, że czuje smutek, że ma do tego pełne prawo, żeby czuć smutek. Że ma prawo czuć stratę. Że dla wszystkich to jest trudna sytuacja. I że cała rodzina sobie z tym radzi. Zatrzymajmy się przy tym przykładzie na chwilę, bo powiedziałaś tu o wielu ważnych rzeczach, które się zadziały w tej interwencji. Ale te rzeczy z perspektywy dorosłego, Myślę sobie, że mogą rodzić bardzo dużo obaw. Po pierwsze, że jeżeli zaczniemy rozmawiać z dzieckiem na taki temat, to ono się rozklei i ja nad tym nie zapanuję. Jak powiedziałeś, że się rozpłakał, to często spotykam się z taką interpretacją, że dziecko już sobie jakoś radziło. A ktoś zaczął z nim rozmawiać, rozgrzebał to i ten płacz traktuje jako znakę tego, że pogorszył się stan dziecka. I to jest pewne nieporozumienie, bo ten płacz jest potrzebny. I to należy podkreślić, że te łzy to jest sposób na ekspresję emocji, na wyrażenie tego żalu, bólu, cierpienia. Niepewności, też poczucia takiego totalnego zagubienia w tej, w tej rzeczywistości. Jeżeli my rozmawiamy z dzieckiem przez, tak jak powiedziałeś, na przykład na różne sposoby, próbując go otworzyć przez rysunek, przez wykorzystanie jakiejś sytuacji w zabawie, wrócimy do tego tematu i go poruszymy. To otwieramy bardzo ważną dla dziecka przestrzeń do wyrażenia tych, tych emocji. I to jak wypuszczanie powietrza z balonika, prawda? Nie bójmy się tego. Rozmawiajmy na te tematy, poruszajmy je. Jeżeli dzieci zareagują emocjami, to dobrze, bo uwalnia to je od napięcia. Jeżeli, tak jak mówisz, posłuchamy uważnie, pozwolimy zadać pytania i ponazywamy to, co się stało prostymi określeniami dostępnymi dla dziecka, że straciłeś brata, że jest ci smutno, że ci go brakuje, że to się dużo się dużo zmieniło, że rodzice to przeżywają, że ty to przeżywasz. To są bezpieczne stwierdzenia i nazwanie tego co się dzieje tak czy inaczej. Ale jeżeli dziecko ma dla tego nazwy, słowa, to jest w stanie w jakiś sposób nad tą sytuacją Zapanować albo przywrócić trochę równowagi, albo pójść w stronę takiej równowagi związanej ze stabilizacją tej sytuacji. Tak pomaga rozmawianie. Ono nie, yy, nie powoduje strat, to nie jest y, pogrążanie człowieka w tej żałobie, to jest pomoc wyjścia z tej żałoby. Przywołajmy inną anegdotę, troszkę lżejszą, no bo tutaj mamy do czynienia bezpośrednio z żałobą. Natomiast u dzieci temat śmierci często wywołuje czasową fascynację tematem. Tak, jest to po prostu ciekawe. Ciekawe jest życie, skąd się bierze życie, stąd zainteresowanie dzieci w ogóle seksem, seksualnością. Ciekawe jest, jak ludzie umierają, co się z nimi dzieje. Takie zwykłe z punktu widzenia przedszkolaka techniczne sprawy. Tak? Jak to się zaczyna, jak to się kończy, co się dzieje, no po prostu nie mają tej wiedzy. No i kolejna anegdota w tej sytuacji, o której już wspomnieliśmy na samym początku i chcę do niej wrócić dziewczynka, też pięcioletnia, która w pewnym momencie z niewyjaśnionych powodów nie było tam żadnej sytuacji żałoby w rodzinie, nikt nie umarł, dziecko nie miało w ogóle takich doświadczeń, zaczęła z uporem maniaka rysować swoją mamę w grobie, w trumnach. Dla mamy tak, było tak, to tak. niesamowicie ciężkie, to była taka interwencja, w której obydwoje braliśmy udział. Mama wręcz no, w pewnym momencie w rozmowie z płaczem zaczęła mówić, że chyba moje dziecko mnie nienawidzi, bo rysuje mnie w grobie, ja tego to nie mogę znieść. To dla wszystkich było trudne, bo tak, nauczycielka była przerażona, bo e, był to rysunek, który mama dostała, już poszło w świat, co się dzieje w takim razie. To uruchomiło u wszystkich różne obawy, o tak bym powiedział. Co więcej dziewczynka, ten rysunek podarowała mamie. Jako no, coś fantastycznego, co udało jej się narysować. I był, no, bagaż emocjonalny tej sytuacji był dość trudny. Natomiast spójrzmy na tę sytuację z punktu widzenia dziecka. Dla tej dziewczynki pojawił się w jej świadomości w ogóle nowy temat. On był fascynujący. Ona w tej sytuacji, którą sobie zaczęła wyobrażać, czyli w sytuacji śmierci człowieka, no, postawiła najważniejszą dla siebie osobę. Chcąc no, w jakiś dziecięcy, lekko niewytłumaczalny dla nas dorosły sposób, uhonorować, jakby tą niezwykłą sytuacją, najważniejszą osobę w swoim życiu, czyli w mamy. takiej bardzo ważnej roli, jaką jest umrzeć po prostu. No tak, myśli dziecko po prostu, tak? Że różne mamy zadania w trakcie naszego życia i po prostu stara się to poukładać w jakiś logiczny świat, taki z punktu widzenia dziecka możliwy do ogarnięcia. Robi to poprzez rysunek, czyli korzysta z takich narzędzi metaforycznych, żeby tą sytuację jakoś przeżyć, zobrazować. Same dobre rzeczy, dla dziecka. Dla dziecka, trudne no i, dla i znowu okazało się, że ta dziewczynka też nie rozumiała, dlaczego tyle zamieszania wywołały te rysunki. Tyle zamieszania było wokół całej tej sytuacji, Śmierci, o której wszyscy zaczęli mówić, no dla niej to było absolutnie fascynujące zjawisko, nowe zjawisko, które pojawiło się w jej, w jej percepcji. A tak samo jak fascynujące są wszystkie inne y, aspekty życia, zwłaszcza te intensywne, związane właśnie z y, też y, nie wiem, zachowaniami agresywnymi, to są zabawy trochę inaczej u dziewczynek, inaczej u chłopców, bo to są zabawy w zabijanie się, wojnę, y, jakiś super bohaterów, gdzie co chwila ktoś ginie w różnych y, konfiguracjach. Y, oczywiście. Y, te agresywne zabawy, takie związane z przemocą, przerywamy i y, 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 nie chcemy, żeby, żeby one były częścią życia przedszkolnego, ale warto też się przyjrzeć, y, co tam się dzieje w takiej właśnie sferze odgrywania albo eksperymentowania z różnymi tematami, też przemijania i śmierci. Które dzieci no, widzą, bo oglądają różne rzeczy w, w, w mediach, do których mają różny dostęp, rozmawiają o tym między sobą, przeżywają to w rodzinach i e, też różne są zasoby tych rodzin związane z umiejętnością omawiania tego, więc ten temat po prostu jest. E, więc jeżeli. Ktoś, coś narysuje, stworzy, odegra, związanego ze śmiercią, no to oczywiście to jest trudne dla dorosłych. Jak powiedzieliśmy, wszyscy się przestraszyli tego rysunku, o którym mówiłaś. Z innych powodów i zapewne. Było się czego bać, bo z naszej perspektywy pracowników, no to co sobie pomyśli rodzic, co, co tam się zadziało na zajęciach, rodzic się zawstydził, bo e, myślał o tym, co w takim razie my pomyślimy o rodzinie, skoro dziecko ma takie, e, takie mordercze, e, jakieś zamiary wobec, wobec rodzica, bo to tak można zinterpretować. A tam była zwykła, dziecięca ciekawość świata. Fascynacja tematem. Myślę, że jako podsumowanie możemy w kilku punktach tak przewrotnie streścić, czego nie robić w rozmowach o śmierci z dziećmi, bo to, co możemy robić, możemy robić na bardzo różne sposoby. Najważniejsze, żeby w ogóle rozmawiać i poruszać z dziećmi ten temat, oczywiście w momencie, kiedy są na to gotowe, pytają, wyrażają swoją ciekawość i zaciekawienie tematem. Nie zamiatamy pod dywan. Tak. Pierwsza tylko. rzecz to to, żeby w ogóle nie uciekać od tematu. E, takie mm, komunikaty do dziecka, że e, porozmawiamy na ten temat, jak będziesz starszy. E, to nie jest temat dla Ciebie. Jesteś jeszcze za mały, żeby o tym rozmawiać. To są takie tematy, które budzą w dziecku. No, no bo albo lęk, albo poczucie tak, winy, tak, że do czegoś dotknąłem, czego nie powinienem, przekroczyłem jakieś granice, to jest dla dziecka niezrozumiałe i yy, hamujące go w eksploracji, a co za tym idzie yy, w rozwoju. To, czego jeszcze powinniśmy unikać, to różnych takich, powiedziałbym, barokowych konstrukcji i skomplikowanych wstępów. Tak? Mówiliśmy o tym, że trzeba mówić wprost, yy, konkretnie, Prosto, prosto o, o problemie, takim językiem zrozumiałem dla dziecka. No to przeciwieństwem będzie stosowanie właśnie wielkich porównań, jakichś metafor, anegdot czy przenośni. Dziecko prawdopodobnie tego nie zrozumie albo zrozumie to inaczej, poskłada sobie to po swojemu. I nad tym nie będziemy mieli kontroli, a no, a wolelibyśmy, żeby miało taki adekwatny obraz świata, przemijania i też śmierci, i odchodzenia, żałoby. Idąc za tym wątkiem, nie powinniśmy okłamywać dziecka. Jeśli dostajemy czasami pytanie prosto między oczy: proszę pani, a czy pani umrze? Tak, umrę. Każdy z nas kiedyś umrze. To jest najprostsza odpowiedź taka, która mieści się w granicach rozumienia dziecka. Jednocześnie nie ukłamujemy go. To możemy je uspokoić, że to najprawdopodobniej nie wydarzy się teraz już zaraz, tak? Dzieci często łączą to ze swoją oceną wieku danej osoby, która też jest mocno skrzywiona, bo mamy po 160 lat albo 17 na przykład, tak? 25 to już jest czas właśnie, kiedy czas powoli... Powoli trzeba się kłaść już do, do trumny. Więc też warto uspokoić dziecko, że to wydarzy się kiedyś. Nie wiemy kiedy, ale nie teraz. Po to, żeby ono jakby no nie czuło się zagrożone tym, że jak mu powiemy tak, wszyscy umrzemy, no to wydarzy się to zaraz. No ale to jest też okazja do tego, żeby Porozmawiać z dziećmi w ogóle o różnych stratach, o żegnaniu się, o tym, że warto właśnie się pożegnać, że warto się z różnymi tematami zmierzyć, żeby nie zamykać tych drzwi, furtek do tych, do tych tematów, bo kiedy to będzie potrzebne, to o tym też już mówiliśmy, to sięgniemy do tych zasobów, do tej odwagi dzieci i ciekawości, jeżeli to będzie potrzebne. To będziemy mieli dobry grunt do, do rozmowy. Znowu, co czego nie robić? Nie uciekać od tematu w momencie, kiedy już pojawia się jakaś forma żałoby. To znaczy, jeśli dziecko jest w trudnych emocjach, bardzo mocno przeżywa śmierć zwierzątka, mocno przeżywa śmierć członka rodziny, nie traktujmy tego jak tematu tabu. A to jest najgorsze, co możemy zrobić, czyli udawać, że nic się nie stało. I dziecko też próbuje, mimo tych silnych wewnętrznych emocji, wpisać się w to, że nic się nie stało. To powoduje coraz większe ciśnienie, no i właśnie wybuchy emocjonalne u dziecka. Każda żałoba y, ma swoją dynamikę i są to etapy tej żałoby, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Zawsze zaczyna się od szoku. Wtedy jest potrzebne ponazywanie tego, co się dzieje. Potem pojawiają się różne emocje. Związane ze złością, takim niedowierzaniem, że to się rzeczywiście stało, ze smutkiem ogromnym, na który też może być, musi być przestrzeń, bo jeżeli e, nie przeżyjemy smutku, nie pozwolimy dziecku się zezłościć po takiej stracie, znaczy każdemu dorosłemu tak samo, wówczas e, m, można utknąć w tych etapach żałoby i to trwa dłużej, ten proces gojenia tej rany. I no jest to po prostu bardziej, bardziej kłopotliwe. Ale jeżeli dajemy przyzwolenie na te emocje, rozmawiamy, wspieramy dziecko w zamykaniu tych kolejnych etapów radzenia sobie ze stratą, to ta rana może się zamknąć, może przejść dziecko do takiego nowego momentu, w którym możemy go nazwać: mogę już żyć bez ciebie, kiedy może pójść dalej. I zamknąć po prostu ten, ten etap. Więc ta obecność dorosłych, gotowość do rozmowy, ciekawość, taka bez popychania tego, ale podążania za dzieckiem, stąd te pytania są takim dobrym rozwiązaniem. To jest sposób na to, żeby wesprzeć młodego człowieka, czasem też wesprzeć rodziców czy rodzinę w zamknięciu takiego ważnego tematu, takim pożegnaniu się, zamknięciu sprawy, zamknięciu problemu. Na sam koniec dodam jeszcze takie w ramach podsumowania jeden wątek, o którym chyba nie powiedzieliśmy do tej pory. Jeśli któremuś z dzieci w naszej grupie przydarzy się sytuacja trudna, sytuacja związana z żałobą, i dziecko rozmawia o tym, chce o tym rozmawiać, porusza ten temat, mówi, płacze, przeżywa trudne emocje, to cała grupa też to widzi. I cała grupa widzi, jak my zareagujemy na to. Jeśli jest potrzeba, możemy usiąść w kole. Jeśli oczywiście to dziecko, które przeżywa żałoby, jest na to gotowe i widzimy, że ma taką potrzebę, żeby o tym porozmawiać, możemy porozmawiać o tym w całej grupie. Cała grupa może okazać empatię, współczucie, wsparcie temu dziecku, które przeżywa w tym momencie dużą stratę. No ale też warto pamiętać to bardzo ważne żeby, żeby zadbać też o grupę że dzieci bardzo różnie mogą reagować w zależności od temperamentu, cech, własnych doświadczeń. Tego, co straciły, bardzo różnie mogą zareagować na, na różne straty, na temat śmierci, i to też wszystko jest normalne, i nie powinno budzić obaw, bo więcej szkody możemy wyrządzić nierozmawianiem, ukrywaniem, zakłamywaniem. Tej sytuacji, niż otworzeniem tej przestrzeni, i to nie będzie puszka Pandory, z której wylezą jakieś złe rzeczy, tylko wręcz przeciwnie, to będzie ulga i oczyszczenie tej atmosfery. A znowu nieprzepracowana trauma pozostaje na całe życie. To no też z... musimy pamiętać. Życzymy wielu pozytywnych rozmów, ciepłych, życzliwych też na trudne tematy i na te tematy ostateczne.